To ta się złożyło, czy jest więcej dziewcząt? Więcej. Byliśmy w UKO przed momentem Ciekanowej, no to bardzo palą dziewczęta, które się zgłaszają, się nie wykruszają ze sobą. Facetami różnie bywa, a dziewczęta, które się zgłaszą, to zostają. Także, panie prezydencie, wspierajmy klasy mundurowe. To... I wspierajmy. Dobrze, żebyśmy jeszcze trochę tego wojska zawodowego u nas mieli. Na razie mamy dobre WKU, bo tam byłem, ale no, jak będzie więcej klas mundurowych, to i pomyślimy o wojsku zawodowym. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Jestem w Ciechanowie na zaproszenie Pana Prezydenta, ale też i w związku ze sprawami wojskowymi. Widzimy Wojskową Komendę Uzupełnień, spotkałem się z żołnierzami, pracownikami. Pracujemy nad planem wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, rola WKU będzie rosła, one będą takim kręgosłupem tego systemu, więc wykorzystałem okazję do tego, żeby się zapoznać osobiście z pracą komendy, ale też inne ważne tematy z prezydentem Waldemarem Bardzińskim. Rozmawiamy od dłuższego czasu o kwestii koszar, które pozostały po zlikwidowanej jednostce. Chcemy wspólnie zaplanować jakąś przyszłość dla tego obiektu. Bardzo trudnego, bo wojsko z niego zrezygnowało, likwidując jednostkę, a z perspektywy miasta jest to strasznie trudne i kosztowne, żeby ten obiekt przejąć, ale deklaruję tutaj prezydentowi pełne moje wsparcie do poszukania jakiegoś dobrego projektu i gotowości Ministerstwa Obrony do przekazania z wielką bonifikatą, jeżeli tutaj znajdziemy wspólnie cel publiczny dla tego obiektu. Ale też i chcę bardzo mocno podkreślić to, że z panem prezydentem współpracujemy od wielu lat. On tu stabilnie tkwi w tym miejscu, rozwija Ciechanów. Ja trzecie zajęcie, odkąd byłem wicemarszałkiem województwa, przyjeżdżałem w różnych kwestiach do Ciechanowa. Widzę, bywając tutaj co jakiś czas, jak Ciechanów się rozwija, jak dynamicznie prezydent Waldemar prowadzi jego sprawy, więc bardzo mocno popieram go. Życzę sobie, żeby dalej móc z nim współpracować. Widzę, ile dobrego zrobił, jak jest zaangażowany, ile czasu i wysiłku wkłada w to, żeby w Warszawie walczyć o sprawy Ciechanowa. A ponieważ jest osobą tam bardzo znaną, bardzo szanowaną, to jest po prostu w tych kwestiach skuteczny. Także ryczę za niego, że Ciechanów jest w dobrych rękach i bardzo liczę na to i kibicuję, żeby tak też było dalej. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze. Rzeczywiście z panem premierem Siemoniakiem już od wielu lat się znamy i w momencie, kiedy obejmował urząd wicemarszałka, wiele spraw udało nam się tam w Warszawie, również tych związanych ze środkami zewnętrznymi, ze środkami unijnymi, pozytywnie załatwić. Dzisiaj też wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, co dla nas Ciechanowian jest rzeczą ważną, istotną, czyli o tym możliwości jakiegoś sensownego zagospodarowania terenu po jednostce. Dzisiaj wiecie Państwo, Agencja Mienia Wojskowego próbuje sprzedać dwa nieskuteczne przetargi, ale próbujemy znaleźć takie rozwiązanie, które będzie przede wszystkim dobre dla naszego miasta. Czyli rozwiązanie, które spowoduje, że ten teren będzie żył. To jest trudna sprawa, bo to jest obiekt, który jest właściwie pod opieką konserwatora, tam niewiele zrobić można, natomiast są różne pomysły, które są rozważane. Jeżeli uda nam się to wszystko dopiąć do końca, mam taką deklarację od pana premiera, ministra obrony, że pomoże nas w tym zakresie, żebyśmy przynajmniej przy tej inwestycji celu publicznego nie musieli wykładać budżetu dużych pieniędzy. To jest istotne, bo wtedy łatwiej jest już coś zrobić, dysponując pewnie. Nie muszą sobie nam wykładać na początek 20 milionów. Ostateczne podziękowanie dla pana premiera za wizytę i myślę, że tak jak usłyszeliście państwo, jak się ma dobry przyjaciół gdzieś tam w kręgach decyzyjnych, mógł coś załatwić i
i z taką nadzieją na kolejne lata pozostaje. Jeżeli macie Państwo tutaj jakieś pytania, jeszcze bardzo proszę. Jeśli dwa przetargi nie przynoszą rezultatów, to trzeba się zastanowić nad tym, czy jest sens ogłaszać następny, bo jasne, że agencja ma pewien sposób działania i pewnie do skutku by te przetargi, do końca świata by te przetargi robiła, natomiast my tutaj, pan prezydent i ja, jako odpowiedzialni za tego rodzaju sytuację, prezydent za miasto, ja za ten delny, za agencję, musimy znaleźć rozwiązania. Ja mówię, służę tutaj przykładami z innych miast, gdzie jeżeli zrodził się wspólny dobry projekt, to ja się nie wahałem, żeby przekazać za 100 000 złotówkę teren, bo to nic z tego nikt nie ma, tak, gdzie te koszary stoją w mieście. To jest obiekt trudny, zabytkowy, co pewnie ogranicza tutaj możliwości wykorzystania, ale mówię, jestem bardzo otwarty na pomysł i gotowi tutaj jesteśmy pomóc się i włączyć. Sądzę, że Następne przetargi nie mają sensu. Znaczy, jeśli nie ma chętnych, to tego po prostu nie sprzedamy, a wartość będzie malała, tak będzie się degradowało, więc sądzę, że też nie chcę tych naszych prac już odkładać na nie wiadomo jaki czas, tylko trzeba się z tym zająć, bo za 10 lat to nie będzie co już sprzedawać specjalnie. Montu nie ma potrzeb, on zlikwidował jednostkę, więc nie ma takiej drogi w tym momencie, ale różne są też sprawy wokół ministerstwa, różne przedsięwzięcia, różne instytucje, przedsięwzięcia biznesowe. Ciechanów jest z naszego punktu widzenia bardzo dobrym miejscem i ze względu na położenie, ze względu na blisko w Warszawie i ze względu też na, to chcę podkreślić, bo miałem okazję w tym przeszłości też uczestniczyć, ale i dzisiaj się przekonałem, pokazał nadzwyczajną aktywność środowiska batalnych. Zresztą wielkie słowa uznania dla pana prezydenta, bo to jest dla niego taki temat zawsze ważny i zawsze dużo uwagi przykładał. Uczciłem u siebie kombatantów z Ciechanowa w zeszłym roku, także dzięki jego zabiegom. Także wiem, że tutaj jest osobą taką, która o tych sprawach bardzo mocno pamięta. I też pytałem kolegów WKU, jak wyglądają zgłoszenia. Jest z tych powiatów dużo chętnych do służby. Także ten patriotyzm ciechanowski, patriotyzm mazowiecki jest tutaj istotnym atutem też. Także popracujemy nad tym, zobaczymy. Nie chcę obiecać, że tutaj nagle są sprawy strasznie trudne, ale znam trudniejsze, które udało się rozwiązać. Proszę, kolejne pytanie. Panie ministrze, mam serdeczną prośbę, bo pan... Proszę, na głośno. Bardzo bym prosił o jedną sprawę. Jesteśmy przecież tutaj w Ciechanowie bardzo długo i jednostka wojskowa była cały czas dla społeczeństwa dawniej, tam była piłka ręczna, wszystko było piękne. A teraz, jeżeli odbierzecie nam tą jednostkę, to ona będzie taka kłótowsku bardzo szybko niszczała. A bardzo bym prosił, żeby naprawdę, jak już nie ma przetargu, to dać za darmo społeczeństwu. Tam będą biegały na Małkim Galu i piękne pod tym i wszędzie będzie tego społeczeństwa pełni. A teraz to naprawdę to niszczę i będzie niszczało gorzej jak kłótów. I bardzo bym prosił, żeby nie zostało to tak jak tam. Dziękuję za to pytanie. Właśnie o tym chcemy rozmawiać. Znaczy tam nic nie niszczę, jest ochrona, więc ja nie wiem, czy dobrym pomysłem by było otworzyć wszystko i zostawić tak, żeby tam wszyscy robili co chcą. Ja rozumiem, że mówiąc Małpi Gaj, pan ma na myśli zorganizowane przedsięwzięcia. Zorganizowane. Właśnie. No to tu się zgadzamy i ja mówię, będziemy z prezydentem Waldemarem Wartowskim otwarci nawet na Małpie Gaje. Ja rozumiem, że ma pan na myśli parki linowe, a nie prawdziwe małpy, bo dzisiejsza temperatura pokazuje, że
mały by zmarzły w Ciechanowie. Ale i o takich przedsięwzięć, znaczy ja jestem absolutnie otwarty, znaczy wszystko, co może służyć mieszkańcom Ciechanowowi, może tam się znaleźć. Dla mnie warunek jest taki, byle to było publiczne. Nie przewiduję tego, że z bonifikatą 100% damy to na biznes, bo biznes niech sam kupuje. Natomiast wszystko, co będzie służyło mieszkańcom, służbie zdrowia, uczelniom, rozrywce, proszę bardzo. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Pana jednostka tu była od 19 wieku. Poza tym nasza obronność przez święt panujących na PO, SLD i tak dalej, PiS też rozwaliły system obronności państwa. Pana. Pan Szermierzew obronę robi jakąś tam z panem Packiem terytorialną do Sołtysa schodzi. A największą siłą Pana nie ma wojsko, tylko ma straż ogniowa i ochotnicy. Ale to jest takie ogólne powiedzenie. Nie ma systemu opracowanego przez MON, żeby szkolił młodzież. Została wyprowadzona przez PiS PO ze szkół. Teraz panowie wprowadzacie z Ciechanowa jednostki, które mogły być ośrodkami szkolenia. To co daje dla Ciechanowa? Miejsca pracy, zatrudnienie, uruchomienie logistyczne poszczególnych małych zakładów, a nie jak wojsko zrobiło, że ryby z Poznania, mięso z Katowic, ziemniaki na przykład gdzieś tam z Rzeszowa. Tak się szkoli. W tej chwili bym Wojsko Polskie żywi się na cateringach. To samo jest z bazą zakwaterowania i tak dalej. Przyjrzyj się pan, najlepiej im wychodzi, niech ćwiczą. Ja nie mam nic przeciwko pielgrzymkom, zabezpieczenie pielgrzymek. Okej, okay. Naprawdę jest bardzo dobre. Trzeba pochwalić, niech bazy trenują. Ale proszę pana, tak rozbroić się, nie musi być system wcale taki jak PO wymyśliło, że może ktoś nam będzie bronić. Przeszkolny naród, młodzież, nie pół roku, dwa lata, dwa tygodnie, trzy tygodnie, niech pojadą, już szelnica została zlikwidowana w Ciechanowie, niech pojadą do Orzysza, odbędą strzelanie w ramach przeszkolenia obronnego. A w tej chwili, proszę pana, żadnego systemu nie mamy. Wróćmy do systemu szkolenia. Teraz nie powinniśmy się na nich wzorować, ale mają dobre sposoby niemieckiego po okresie I wojny światowej. Proszę pana, trenowali na pudełkach, a potem wsadzili na czołgi. A u nas w ogóle się nie przygotowuje bazy. Pani ludzie ze Sztabu Generalnego mówią, że będą przeszkalać 10 tysięcy już. Przeszkala 10 tysięcy w ciągu 15 roku rezerwistów, kiedy WKU w Ciechanowie 2005 roku przeszkalało młodych ludzi, specjalistów w granicach 1100-1200. Pytanie konkretnie, proszę pana, czy dalej będziemy rozbrajać naród polski? A w tej chwili między innymi Ciechanowie likwidują jednostkę. Potem nic nie dostaje, ruiny, proszę pana. Punktus, inne jednostki, niszczy się. Dokąd to będzie trwało? A my nie wiem, znowu patrzeć na cztery apacze, które przylecą i wylądują propagandowo na polu pod śmietnikiem czy gdzieś tam w innej miejscowości. My musimy bronić swojej własnej ojczyzny. My, Polacy, a to mamy... Kiedy to zostanie zerwane, proszę pana? Jakiś plan konkretny, nie komponent komponenty. Dziękuję. Słyszę pana głosie tęsknotę emeryta wojskowego za dawnymi dobrymi czasami. Ja panu nie przerywałem. Ale... Za dawnymi dobrymi czasami i tę tęsknotę szanuję, ale nie rozumiem tak silnego pesymizmu w pańskim głosie. Jak rozumiem, pan się interesuje tym, co się dzieje w wojsku, tym, co robi ministerstwo, tym, co robią władze państwowe, więc mogę powiedzieć, że jest wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o wyposażanie wojska i jego szkolenie, oczywiście warto i nad tym pracujemy, angażować więcej ludzi, chętnych także do ochotniczych szkoleń, do działania. Zgadzam się z tym, że ten czynnik obywatelski jest bardzo ważny. Natomiast
nie dezawuowałbym tego wysiłku. I to, ja tego nie upolityczniam, to jest jakby 25 lat też i państwa wysiłku z nas, z podatków nas wszystkich ogromnego i tego, co udało się osiągnąć. Nie ryzykowałbym porównań Niemcy po pierwszej wojnie światowej. Nieco są, bym powiedział, kontrowersyjne. Więc na pewno nie chodzi o to, żeby teraz militaryzować całe społeczeństwo i każdy, żeby chodził na strzelnicę. Chodzi o sensowne proporcje między zawodową armią, w którą mocno inwestujemy, której staramy się zapewnić najlepszy sprzęt, sojusznicy. Proszę tego też nie dezawuować. Jesteśmy w NATO 15 lat i to też jest na pewno dodana wartość do tego wszystkiego. I motywacja, zaangażowanie, patriotyzm obywateli. To są te komponenty. Więc, a tam, gdzie jednostki zostały, jeśli armia miała 440 tysięcy, a teraz ma 100, no to nie dało się utrzymać tych wszystkich jednostek. Ja wiem, że w 2010 zlikwidowano jednostkę w Ciechanowie, jak setki innych. I tu nie ma co do tego wracać. Znaczy nie ma co wracać do rzeczy, które zostały już raz podjęte. Szukajmy innych rozwiązań, które są na miarę ryzyka. Druga Moskwa. Tak. Mam pytanie. Do jednostki nie wrócimy, czyli jednostka tutaj nie powstanie. Jest do sprzedaży. Przez 4 lata można by było coś zrobić, żeby powstały jakieś prywatne czy społeczne inicjatywy. Żadny pan premier nie był tutaj. Przez 4 lata. I zobaczył, że powstała nowa stołówka. Za 700 tysięcy. W środku rozebrana do cna. Nikt się nie zainteresował, nikogo nie rozliczył za to. To nasze pieniądze były. Teraz koniec kampanii wyborczej, pan przyjeżdża i mówi, że powstanie wszystko. Przez 4 lata można było coś zrobić. Czy ja powiedziałem, że powstanie wszystko? Nie mówię, że powstanie wszystko. Były dwa przetargi nieudane, to znaczy nikt tego nie chciał kupić, więc pokazuje to, jakie jest rzeczywiste zainteresowanie i oznacza to, że trzeba szukać innych pomysłów i jest na to w tym momencie czas. Naturalne jest to, że Agencja Mienia Wojskowego stara się najpierw sprzedawać. Z Agencji Mienia Wojskowego jest wyposażona armia i to jest jej pierwsze zadanie. Tak są ludzie od tego, żeby sprzedawać. Jeśli sprzedaż się nie udaje, to trzeba szukać innych pomysłów. Przecież tak jak odpowiadałem panu na pytanie, nie można sprzedawać czegoś do końca świata, jeśli nikt tego nie chce kupić. Ja na projekt jestem otwarty, deklaruję współpracę nad nimi. I zobaczymy. Także proszę raczej myśleć, co zrobić i co można zaproponować. I tutaj i koszary stoją dłużej niż kadencje kogokolwiek, więc to nie jest tak, że da się to rozwiązać w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni. Ale mówię, deklaruję otwarcie na tę sprawę, tak jak i przez poprzednie lata mówiłem w tych przykładach. 12 tego typu. Udało się uda. Ciekawie się nie udało, może się uda w przyszłości. Do tego potrzeba dużej energii, dużej determinacji, przede wszystkim tu na miejscu. Czy to Ministerstwo Obrony nie stworzy tam niczego specjalnego. To wy musicie, wy państwo, prezydent, ten czy inny, jakiego wybierzecie, musi przyjść z tymi projektami do ministerstwa i wtedy, jak mówię, wtedy oddamy zadanie. Proszę. Nie było tak, że ja zadaję pytanie, a chciałbym na to odpowiedzieć. Panie Ministrze, czas wizyty pana Ciechanowa. Na ile jest związany z obecną kampanią wyborczą, która dzisiaj kończy się już, wyraźnie się cisza wyborcza. Pan cały czas promuje jednego kandydata. Pan promuje jednego kandydata. To jest spotkanie wyborcze. Jeśli pan zajrzy na stronę Ministerstwa Obrony Narodowej, zobaczy, że ja jeżdżę cały rok i jestem w różnych miejscowościach, w różnych jednostkach i też się spotykam z władzami tych miejscowości. Państwo poprzednik nawet wytknął, jak długo nie byłem w Ciechanowie. Ale skoro są wybory, jest druga tura, a Waldemara Bardzińskiego znam od wielu lat, z wielką przyjemnością go tutaj wspieram, ale decyzja należy przecież do państwa. Większość to są mieszkańcy Ciechanowa, większość to obecnie, nie do mnie. Także przecież sam mówiłem, że go wspieram, więc to jest jasne, że wiem, że jest druga tura tutaj w Ciechanowie. Ale jest to spotkanie wyborcze. Proszę? Nie, to jest konferencja prasowa.